Eris Al Nath. Jeszcze chwila. I ruszyły! Stracił na starcie nieco Dar Duni. Wyłamuje. Ale już dobrze. Prowadzi Piżon. Na drugiej pozycji galopuje Boogie-Woogie. Na trzeciej Nivorguna Touchdys. Razem bardzo blisko siebie. Na przedostatniej pozycji Sagala z reguła z Wojłokiem. Piżon na czele. Piżon na drugiej pozycji Nivorguna Touchdys. Na trzeciej Boogie-Woogie. Później Eris Al Nath. Dalej Via Verdi Kossack. Sagala z reguła Wojłak i do stawki zbliża się Dar Duni. Na czele Piżon. Piżon. Drugi jest Nivorguna Touchdys. Nic się nie zmienia. Boogie-Woogie. Boogie-Woogie poprawia na drugą pozycję. Eris Al Nath, przepraszam. Na czwartej pozycji Boogie-Woogie, na piątej Via Verdi Kossack, na szóstej Sagala, Wojłek, na ostatniej Dar Duni. I za chwilę konie będą miały do pokonania i jeszcze 1450 metrów. Piżon, Eris Al Nath, Boogie-Woogie, Nivorguna Touchdys, Via Verdi Kossack, dalej Sagala, Wojłok i Dar Duni. Piżon nadal na czele. Piżon, Eris Al Nath, Nivorguna Touchdys, Boogie-Woogie, teraz poprawił mocno. Via Verdi Kossack, Sagala, Wojłoki, Dar Duni. Do celownika zostało 1000 metrów. Piżon na drugiej pozycji Eris Al Nath, na trzecim miejscu Nivorguna Touchdys, na czwartym Boogie-Woogie, następnie Via Verdi Kossack, Wojłok i na ostatniej Dar Duni. Piżon na czele. Piżon, Eris Al Nath, Nivorguna Touchdys, Boogie-Woogie, Via Verdi Kossack, czyli nic się nie zmienia w kolejności, w dystansie. Za chwilę wyjście na końcową prostą i Piżon wyprowadza na prostą finiszową. Na pierwszym miejscu jest Piżon, 450 metrów do celownika. Piżon, Via Verdi Kossack, Eris Al Nath, razem wszystko. Piżon utrzymuje pierwsze miejsce, atakuje go Via Verdi Kossack. Piżon, a przy bandzie bardzo dobrze Wojłok. Na czele stawki jest Via Verdi Kossack. Via Verdi Kossack, walka jest o drugą pozycję, finiszuje Sagala, walka o drugie miejsce, Eris Al Nath, Piżon, Wojłok razem i w celowniku na drugiej pozycji Eris Al Nath, trzeci chyba Piżon, Nivorguna Touchdys razem na ostatniej Nivorguna Touchdys.